zeszłym roku, natomiast w tym roku ja myślę, że tutaj lepiej porozmawiać na ten temat z lotnikami, pilotami, którzy są przeszkoleni na pilotów samolotu. Ja z nimi przecież rozmawiam codziennie. Powiedziałbym tak, nie powinno się mówić. Samolot także wielozadaniowy. To była jedna z propozycji dla polskiego wojska. Ostatecznie, jak wiadomo, zdecydowaliśmy się na wybór myśliwców F-16, ale widać, że JAS także bardzo zgrabnie radzi sobie na niebie. Jest także bardzo zwinnym, szybkim samolotem. Widać, że ma nieco inną konstrukcję niż w przypadku F-16. Ma takie dwa Thank you.
ciekawa konstrukcja, bo jak mówiliśmy, jest tutaj także wiele firm zaangażowanych w budowę tego myśliwca. Potrzebowałby mniej nawet niż połowa długości tego pasa, który Państwo widzicie przed sobą. Wspomniałem, że to jest projektowane tak, by lądować i startować w warunkach trudnych, takich, gdzie rzeczywiście do silnika, gdyby jego wylot był zlokalizowany pod samolotem, mogły się dostać jakieś zanieczyszczenia. Ale gdy są montowane te wyloty pod spodem, tak jak samo się na przykład MiG-29, to one są zasłaniane. Na czas połowania, na czas startu lądowania te wloty są zasłonięte, w związku z tym nie ma możliwości, żeby tam cokolwiek się dostało. Przy czym w tym samym czasie, gdy na dole wloty są zasłonięte, u góry otwierają się specjalne żaluzje po to, żeby jednak to powietrze dostawało się do silnika. I teraz musimy się pamiętać, co się stanie, jeżeli podsuje się system i przy starcie nie odpowiedzi. Thank you.